chciałbym wracać do okresu bezdomności, bo to był dosyć nieprzyjemny okres i już jest poza mną. Uważam to jako zamknięty rozdział po prostu. Mam nadzieję, że bezpowrotnie. Zawsze jestem optymistą i uważam, że uda mi się nadal. Można powiedzieć, że Wspak jest faktycznie projektem społecznym, który jest tworzony przez osoby, które były na życiowym zakręcie, w tej chwili z tego zakrętu wyszły na prostą. Jest redagowany przez osoby bezdomne i niepełnosprawne, sprzedawany przez te osoby. My jako zespół dziennikarzy zawodowych w tym im pomagamy. Znam człowieka, który wyszedł z bezdomności dzięki temu, że pracował w Wspaku i udało mu się dzięki temu wyjść na powierzchnię. To było spotkanie na peronie. Klientka kupiła od niego magazyn, zaczęli rozmawiać, jechała dosyć daleko. No i wymienili się telefonami. Później zaczęło się wyzwanianie w jedną i w drugą stronę. No i po jakimś czasie się okazało, że ten kolega właśnie wyszedł ze schroniska, przeprowadził się do niej i z tego co wiem, do dzisiaj mieszkają razem. Inny pan, który nocował pod mostem nad Wisłą, w tej chwili też już wynajmuje mieszkanie. Parę osób dzięki Wspakowi zupełnie z ulicy trafiło do bardzo miłych, przytulnych schronisk i tam w tej chwili jakby mają to swoje gniazdko i są też równie zadowolone. Tak naprawdę na Wspaka trafiłem chyba tak jak większość osób, które się z tym stykają po raz pierwszy. Jechałem dokądś z Warszawy, z Dworca Centralnego i na peronie spotkałem kolportera Wspaka. Czytelnikami są osoby empatyczne, wrażliwe społecznie, osoby, które mają czas na rozmowę z kolporterem. Są to najczęściej osoby bardzo ciepłe, przyjazne, w związku z czym jest to dodatkowym impulsem dla naszych sprzedawców. Oprócz tego, że sprzedaję, redaguję tutaj krzyżóweczki. Krzyżówka Wspak, czyli no taka troszkę od prawej do lewej, od dołu do góry, także jak Wspak to Wspak. Przydaję gazety i też czasami redaguję, rysuję właściwie, bo trochę mam zainteresowania. I nam też zależy na tym, żeby to nie była jednorazowa inicjatywa, że tutaj nagle w roku walki z ubóstwem Komisja Europejska postanowiła wesprzeć tę inicjatywę. Bo wyobrażam sobie, że w roku wolontariatu też będzie okazja do tego, żeby coś wspólnie zrobić. Magazyn Wspak miał duży wpływ na to, że wyszedłem z bezdomności. Dał mi jakieś po prostu zajęcie. Nie musiałem być na schronisku, tylko po prostu byłem już wśród ludzi na zewnątrz. Miałem kilkunastu kolegów, kolporterów. No byłem po prostu w grupie i to już dawało jakieś poczucie no, takiej niezależności. Wynajmuję pokój w Warszawie. Żyję godnie, ale skromnie.